Jak już niejednokrotnie mówiłem, przy błędnym dawkowaniu farmaceuta może wydać dwa najmniejsze refundowane opakowania leku, a jak nie jest refundowane, to dwa najmniejsze zarejestrowane. I teraz pewnie większość z Was spotkała się z sytuacją, że farmaceuta kwestionował dawkowanie, mówił, że jest błędne, a Wy nie rozumieliście dlaczego. I czemu on w ogóle Was się czepia? Zaraz to Wam wytłumaczę. Tu jest oficjalne pismo odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. Według Ministerstwa Zdrowia dawkowanie jeden raz dziennie lub na przykład jeden raz dziennie wieczorem określa jedynie częstotliwość, więc nie wypełnia definicji poprawnego dawkowania i jest kwestionowane przez kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia. Poprawne dawkowanie musi zawierać częstotliwość i ilość. Zapewne większość z nas tutaj obecnych jeden raz dziennie lub jeden raz dziennie wieczorem rozumie, że przyjmuje na przykład jedną tabletkę wieczorem. Ale jak widzimy dla Narodowego Funduszu Zdrowia już nie jest to takie oczywiste. I weź teraz pacjentowi wytłumaczyć, że ma błędne dawkowanie, bo ma wypisane jeden raz dziennie, a nie jednokrotnie lekarzowi, gdy dzwonimy z prośbą o napisanie nowej recepty. Gdy zaś nie ma w ogóle dawkowania, to można wydać dwa najmniejsze refundowane opakowania, jak nie srefundowane dwa najmniejsze zarejestrowane z wyjątkiem wyrobów medycznych. Na przykład pasków do mierzenia glukozy w glukometrach oraz środków specjalnego przeznaczenia spożywczego, na przykład są to mleka dla dzieci oraz preparatów stosowanych na skórę. Przy braku dawkowania tych preparatów nie możemy w ogóle wydać. Jeszcze, gdy nie ma dawkowania, nie można wydać leków psychotropowych i narkotycznych.